Czy my mamy jakieś autorytety? Czy wstępując do zgromadzenia zmartwychwstańców, spotykamy się z ludźmi, których niezwykle szanujemy, słuchamy niezwykle z wytężoną koncentracją i są dla nas jakby punktami orientacyjnymi w tym, co mamy uczynić w zgromadzeniu. W dobie kryzysu autorytetów sądzę, że bardzo mało jest takich ludzi. Ale są. Są i zawsze byli. Czy będą? Nie wiem, to już trochę od nas zależy. Ojciec Karol Grabowski, autor pamiętników, do których namiętnie powracam, miał szczęście spotkać się jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia oficjalnym z ojcem Piotrem Semenenką i ojcem Hieronimem Kajsiewiczem. O tych dwóch ojcach wiemy dużo. Wystarczy przewertować jakiś słownik, czy przeczytać jedną z kilkunastu książek, kilkanaście może to za dużo, które o nim zmartwychwstańcy wydali. Nie w tym rzecz. Oto rzecz w tym, żebyśmy zobaczyli, jak on na nich patrzył okiem nowicjusza, ale też okiem człowieka, który lubił opisywać codzienne sytuacje. Dobrze czytać pamiętniki, dlatego że one opowiadają o ludziach trochę z innej perspektywy, niż jesteśmy przyzwyczajeni. Albowiem postaci, zwłaszcza założycieli zakonów, często stoją niewzruszenie na pomnikach, są utrwaleni w jakimś wielkim takim namaszczeniu. Mówi się o nich wyłącznie w superlatywach i na kolanach. Trochę ten wpis, o którym dzisiaj będzie mowa, taki właśnie jest, ale pokazuje nam codzienność. Codzienność, w którą to codzienność ojca Grabowskiego, czy jeszcze wtedy księdza Karola Grabowskiego, tych dwóch współzałożycieli zmartwychwstańców weszło. Ojciec Piotr pisał już po latach, Grabowski, czyli wspominał już dwadzieścia lat wstecz. To orzeł ewangeliczny. Ojciec Hieronim to żołnierz Chrystusowy. Jeden więcej teoretyk niepokonany, drugi mistrz w praktyce niezwyciężony. Nawet siły fizyczne rozłożył Pan Bóg w odpowiedniej mierze i potrzebie. Ojciec Semenenko z słabszego zdrowia, organizm delikatny na wszystko, co szkodzi, uważający, w myśleniu też powolny, w działaniu niepopędliwy, nigdy się śpieszący, nigdy się nie niecierpliwiący, zawsze wyczekujący, gdy chwali to całym sercem, gdy gani to zaledwie jednym słowem, bo tak miłość wymaga. Ojciec Kajsiewicz raczej krwisty, więc jak ogień pali, wszystkiego, do czego się bierze, od razu koniec widzi, więc ku niemu silnie biegnie, gorący w działaniu, w wykonaniu pośpieszny, w życiu regularny, w stosunku do młodszych, jakby trochę zimny, w napominaniu łagodny, ale stanowczy. Nawet chód był stosowny do usposobień i różnych talentów, jakimi Pan Bóg ich ozdobił. Ojciec Piotr jakby wiecznie w sferach metafizycznych, po ziemi nawet chodzić nie umiał. Chwiejny krok jego, niepewny, zdawał się raczej przypominać, że nie nawykł ten człowiek do obcowania na ziemi. Ojciec Hieronim, pewny gruntu, po którym chodzi, krokiem zdecydowanym, miarowym, zawsze się odznacza, jakby do działania i trudów stworzony. Kiedy pierwszy do myślenia i rozwiązywania kwestii duchowych nawykły, drugi do torowania drogi dzielny, przewodnik nieustraszony, niepokonany, silny w gruncie, a łagodny w obejściu, to jak żelazo okryte w aksamit. Ojciec Hieronim, słodki i słodyczą ducha upajający i zwyciężający, to ojciec Piotr. Takich miał szczęście spotkać przełożonych na początku swej zakonnej drogi ojciec Karol, a właściwie ksiądz jeszcze wtedy Karol Grabowski. To, że Piotr i Hieronim byli różni, to każdy najmłodszy zmartwychwstaniec pewnie już wie. Jak się różnili, to już nie każdy wie. Ale piękne jest to, że Pan Bóg stawia nam na drodze ludzi, który każdy z nich coś nowego nam wnosi. Którzy potrafią
jeden to, drugi tamto, trzeci jeszcze co innego, dołożyć nam do tego skarbca, którym jesteśmy. I to nie przypadkowo, że jesteśmy z takimi ludźmi, bo w każdym coś dobrego można znaleźć. Mówię to świadomie, przeszedłszy bodaj 6 już domów zakonnych, przeszedłszy może z kilkunastu, kilkudziesięciu współbraci, może z 8 przełożonych czy 9. A nie wiem jeszcze, co przede mną. Każdy z nas coś dobrego wnosi w życie drugiego człowieka. Czy to jest energia do działania, dalekosiężne plany i zdecydowane słowo, czy to jest pełna słodyczy, miłość, spokój, myślenie. Nie unikniemy tego pytania, co my wnosimy innym. Ale na to, zdaje się, odpowiedzi szybko nie poznamy.